Mocne słowa unijnego komisarza. Sytuacja w Polsce wciąż się pogarsza. KE wszczęła procedury wobec Polski o naruszenie unijnego prawa. Komisja Europejska wszczęła dodatkową procedurę wobec Polski o naruszenie prawa. Unia Europejska w kwestii Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego stwierdziła, że Polska narusza prawo. Unia Europejska, zezwalając Izbie Dyscyplinarnej SN, której niezależność i bezstronność nie jest zagwarantowana, na dalsze podejmowanie decyzji w sprawach, które mają bezpośredni wpływ na sędziów. Komisja podejmuje działania następcze w związku z postępowaniem w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego w celu ochrony niezawisłości polskich sędziów. Komisja podjęła dziś decyzję o skierowaniu do Polski dodatkowego wezwania do usunięcia uchybienia w związku z dalszym funkcjonowaniem Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego, podała KE w komunikacie. KE przekazała, że wezwaniem tym dodano nowy zarzut do postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego, wszczętego przeciwko Polsce 29 kwietnia 2020 rok. W związku ze zmianami legislacyjnymi dotyczącymi sądownictwa. To nowy krok w toczącej się procedurze, która została zapoczątkowana w kwietniu tego roku, powiedział na konferencji prasowej rzecznik KE. Komisja stwierdziła, że Polska narusza prawo. Unia Europejska, zezwalając Izbie Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego, której niezależność i bezstronność nie jest zagwarantowana, na dalsze podejmowanie decyzji w sprawach, które mają bezpośredni wpływ na sędziów. Dotyczy to spraw takich, jak uchylenie immunitetu w celu pociągnięcia sędziego do odpowiedzialności karnej lub ewentualnie zatrzymania go, a także spraw dotyczących prawa pracy i zabezpieczenia społecznego sędziów Sądu Najwyższego czy przejścia sędziego Sądu Najwyższego w stan spoczynku, czytamy w komunikacie. Rzecznik KE. Czas ma kluczowe znaczenie. Jesteśmy świadomi tego, co dzieje się w Polsce i że czas ma kluczowe znaczenie, jeśli chodzi o ochronę sędziów przed polityczną kontrolą. W ten sposób rzecznik KE Christian Wigand uzasadnił kolejny krok KE w sprawie wymiaru sprawiedliwości w naszym kraju. Jak zaznaczył, obecnie toczą się dwie procedury o naruszenie prawa przeciwko Polsce. Jedna związana jest z reżimem dyscyplinarnym, a dokładnie Izbą Dyscyplinarną Sądu Najwyższego. Sprawą tą, która została uruchomiona przez KE w 2019 rok, zajmuje się już Trybunał Sprawiedliwości Unia Europejska, który zdecydował w ramach środków tymczasowych o zawieszeniu działania Izby Dyscyplinarnej. Druga procedura dotyczy innych zmian w wymiarze sprawiedliwości, a tym kwestii dotyczących odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów. Czwartkowa decyzja KE rozszerza właśnie tę procedurę. Jak przekonywał rzecznik, KE uznała, że takie podejście jest najlepsze, aby zająć się kwestią dalszego funkcjonowania Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. Komisarz do spraw sprawiedliwości. Sytuacja sądownictwa w Polsce wciąż się pogarsza. Sytuacja sądownictwa w Polsce wciąż się pogarsza. Konieczne są dodatkowe działania w celu ochrony niezawisłości polskich sędziów, oświadczył w czwartek komisarz Unia Europejska do spraw sprawiedliwości Didier Reynders. Jak zaznaczył, z tego powodu komisja wysyła do Polski dodatkowe wezwanie do usunięcia uchybienia dotyczącego roli Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego w sprawie znoszenia immunitetów sędziów. Reynders przypomniał, że w liście skierowanym do ministra do spraw europejskich Konrada Szymańskiego 1 listopada wyraził zaniepokojenie działaniami Izby Dyscyplinarnej i poprosił o wyjaśnienia dotyczące niedawnych spraw o uchylenie immunitetu sędziów w kontekście ewentualnych postępowań karnych. Fakty to fakty. Przedstawione informacje nie rozwiały naszych obaw, a jedynie potwierdziły nasze wstępne ustalenia. Polscy sędziowie to sędziowie europejscy. Są kluczowi dla niezależnego wymiaru sprawiedliwości. Naszym obowiązkiem jest ochrona niezawisłości sądów przed zagrożeniami systemowymi, oświadczył Reynders. W 2017 rok Polska wprowadziła nowy model odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów SN i sędziów sądów powszechnych. W ramach tej reformy w SN utworzono nową izbę, Izbę Dyscyplinarną. Do jej właściwości należą sprawy dyscyplinarne sędziów SN oraz w instancji odwoławczej sprawy dyscyplinarne sędziów sądów powszechnych.